Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku serwera Player Life. Z tej strony jak zawsze MWAXI. Dzisiaj jestem bez Świerackiego i dzisiaj będzie troszeczkę luźniejszy odcinek po raz kolejny. Pokażę wam jedną z fajniejszych baz według mnie. I dlaczego pokazuję tę bazę w tym odcinku, to się dowiecie dokładnie za chwilę, bo opowiem przy okazji o pewnej rzeczy, która też będzie miała pewne znaczenie na moim kanale. Znaczy, no zobaczycie w sumie. Tutaj oczywiście nic się nie zmieniło. Wszystko to samo, powoli tam sobie zarabiam troszeczkę, ale niezbyt dużo tam. Cały czas widzicie stan konta 21k, może po jakimś czasie ulec nieco zmianie, na plus czy na minus, to zobaczycie, to jest inna sprawa troszeczkę. No ale wiecie, wszystko tak samo wygląda. Świeracki już tam dostał unbana, także niedługo powinien się pojawić w odcinkach, to też myślę, że fajnie, chociaż tyle. W sumie to tak nie zasłużył troszkę na tego bana, powiedzmy sobie, to tak troszkę przypadkowo bardziej. No, taka głupia sprawa, ale mniejsza. No to myślę, że sobie znów golficzkiem pojedziemy, bo ostatnio właśnie tak lubię sobie nim jeździć. Troszkę mniej gram na pylu, ale teraz mamy oczywiście święta, okres świąt wielkanocnych, także można troszeczkę przyekspić tam, nie zaszkodzi. Nie no, święta lepiej spędzajcie z rodziną niż tam siedzieć przed komputerem, ale troszeczkę można przesiedzieć, wiadomo. To sobie jedziemy. I pojedziemy sobie troszkę do Flint Country, nie wiem czy to Bone Country, Flint Country, nie wiem gdzie to dokładnie jest, jak się nazywa, gdzie się dokładnie to znajduje, ale nie, nieważne. Tutaj ostatnio pokazywaliśmy oczywiście tak zwany klub Krówka, myślę bardzo fajny klubik. W ostatnim odcinku maluszkim tutaj przyjechałem. Dużo na jego temat opowiedziałem, właśnie o tutaj dokładnie, tu. To możecie sobie zajrzeć do tamtego odcinka, bo naprawdę fajny odcinek, naprawdę fajny klubik. I dzisiaj właśnie coś z serii domków, a raczej będzie to baza gangu. Bo oczywiście nie mam za bardzo co aż tutaj tak pokazywać, więc stwierdziłem, że coś takiego pokażę. Jakie drifty. Ktoś tutaj sadlerkiem sobie jeździ. Ładna ZTR-ka na plecach. Ale tak. Na pelu oczywiście nic się nie zmieniło za bardzo z aktualizacji, tylko tam coś poprawili możliwości zaciągania ręcznego w Nevadzie i innych samolocikach. To tam taka pewna zmiana kosmetyczna. Myślę, że jest w sumie spoko. Ktoś nas śledzi, kurde. O. Ups. Dobra. Jedziemy sobie. Troszkę się zagapiłem, to wylecieliśmy lekko z drogi, ale myślę, że to nie problem. Czasami się tak zdarza, wiadomo. W sumie teraz prawie też. I tak, ocenę troszeczkę poprawiłem, staram się poprawiać w sumie, także troszkę zaczynam grać. I ostatnio właśnie nie wiem na co tak zarabiać za bardzo, czy co tam robić. Głównie, opowiem właśnie teraz, dowiedziałem się, że będę miał możliwość zdobycia tej farmy, o której wam mówiłem kiedyś na początku. 10k za krówkę, nie no, właśnie o tę farmę chodzi, to Flint Country. Może kiedyś jeszcze ją pokażę, znaczy pokażę jak już będę ją miał raczej, nie? Bo to będzie jako nowy domek, bardzo fajny, w sumie ogromny bym powiedział nowy domek, bo tam placu jest wciul, powiedzmy sobie szczerze, i różne tam są stodoły, szopy, cisza tam jest i spawn jest bardzo bliziutko, także jeśli chcieli się u mnie zrespić, to będzie bardzo blisko. A ten domek, który teraz posiadam, który wykampiłem sobie, i to myślę, że pójdzie na sprzedaż. Jakby ktoś tam chciał kupić czy coś, to zrobię jakąś licytację, zobaczymy. Chyba, że komuś tam sprzedamy od ręki, inaczej. No zobaczymy. O, rowerkiem na kółkach to siedzie. A my sobie teraz właśnie jedziemy do tego, o czym za chwilę będę opowiadał. Do tej bazy. Ona jest właśnie bardzo blisko tego domku. Tej farmy właśnie, farmę będę posiadał, no to ona jest blisko właśnie tej farmy. I w sumie jest bardzo podobna. I równie dobrze mi się podała, tylko... Równie dobrze, znaczy podała mnie bardzo. Tylko doba wynosi tutaj 1000 euro, także wiecie, to jest śmieszne właśnie w tej bazie. O, tutaj widzicie na dole, już trzymam się na chwilę. O kurczę, to teraz bym narobił, ale zaraz jadę. Dobra, tutaj podejdziemy. Tak to wygląda właśnie z góry. Mamy tak, helipad oczywiście, dwa hangary. To jest farma z misji jednej, gdzie tam była plantacja marihuany właśnie. To jechaliśmy to wypalić z CJ-em właśnie. Miotacz ognia, tam było wszystko, pamiętacie pewnie, to jest ze sławnej misji. I sławna baza. Tu było tyle marichy, że normalnie masakra.
Tu były te wszystkie takie szklarnie właśnie. I tam się to wszystko znajdowało. A teraz to przerobili na bazę troszkę. Według mnie ta standardowa wersja jest dużo lepsza, no ale mniejsza. Sobie tam teraz zjedziemy, bo tak to mało widać w sumie. Coś tam widać, ale może nie rozwalę jakoś. O. Dobra. Nic nie mówiłem. Ale właśnie ten golfik ma taki model zniszczeń, taki fajny właśnie lightowy, że tam coś się porywa, zderzak czy coś, także to spoko jest. Tutaj mam wjazd. Jeszcze pokażę wam na wjeździe pewną rzecz za chwilę. Oczywiście oponkę też przebiłem. A dobra. Tutaj jesteśmy pod wjazdem. I tutaj mamy fajnego takiego dolarka reklamującego bazę. Dolar z miśkiem takim, z takim... Z misiek? Coś tam, taki goryl? Coś takiego. Nie wiem co to jest. Fajne mety takie te... koty takie ma rzęsy, znaczy, wąsy takie koty ma, nie? A to co innego to jest, wiem, że to nie są wąsy, także wiecie. Tu przy okazji też ma fajne kabi, ładne kabi, taksóweczka kiedyś, teraz kabi. No i tutaj mamy coś tam, że elektronika, coś tam, że kopie prądem, wiecie, nie, attention, żeby uważać, oczywiście to ściema, bo to dookoła tego jest, to wszystko. Wszystko jest odgrodzone właśnie. Takim czymś, to siatka, co, ona jest nie do przejścia, wiadomo, nie, taka siatka to. Kiedyś to właśnie na singlu to było tym odgrodzone. I tutaj zostały te tylko te siateczki standardowe, te się rozwalają, wiadomo, nie, te to znacie wszystko. No i to jest wszystko wszyściutko dookoła odgrodzone, sobie przebiegniemy dookoła. Tu jakieś drzewko widzicie, hangary. Myślę, że z zewnątrz to będzie dużo lepiej widać. Także sobie tutaj szybciutko przebiegniemy. No wiecie, to jest na mapie, to jest dokładnie o tutaj. Koło, blisko Montchiliad troszkę, blisko Tartaku, blisko tamtej farmy. No, w dosyć fajnym miejscu. O tu jeszcze jest fajny widoczek. Tu jest taki budynek właśnie wstawiony. Z tej strony właśnie wygląda lepiej. Powinien być według mnie na odwrót wstawiony, czyli ta strona powinna być od przodu, od wewnątrz bazy. No ale dobra, to takie szczegóły to. To może być. Nawet nie wiem kto to robił w sumie. Ale no troszkę mógł się bardziej przełożyć. Dobra, to przeskakujemy. I sobie wbijamy do środka bramy. Na bramie perki ktoś ma. Tu jest ten wjazd, tu się opony oczywiście nie przebijają na tym. Też o tym mówiłem. A, akurat tu ma chyba... Asa szkolenie, patrzcie. To ciekawe, nie? No tu Asa ma szkolenie, czy coś. Także to ciekawostka fajna. No i tutaj mają tak, jesterki, coś tutaj, o fajny buffalo na dolarach, zawsze bym chciał takie mieć, albo w dolarach też tam, no nieźle to wygląda. Także tutaj widzicie Asa ma szkolenia akurat, nie wiem czy to ktoś z Asa to ma, właśnie to Asa ma tą bazę gangu sobie wykupiła, o tym też nie wiedziałem. I tu jest niestety doba 1000 euro, także troszkę żalowo, nie? Ale ktoś kodem opłaca, czy coś, to się w sumie opłaca bardzo, bo wszystko wygląda bardzo fajnie. Tu mamy taką wiatę, też na autka, zmieńcie ile autek. 5, 4, boże nie umiem liczyć. 4 autka w każdym slocie, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. Albo 10 maluchów. Maluchem tu bym wjechał. I znie. No i tak, hangary, tutaj drugi hangar jest. A tutaj Asa właśnie ma mesę. Dużo mes. Bardzo, bardzo dużo mes i dwa premiery. O, Brito tutaj wszystko, czyli to jest wszystko Asa, to nawet nie wiedziałem. Ale to oni aktualnie mają, bo to czy się zmienia oczywiście. O, no, oczywiście wyjść, coś tam ten. Zaraz wyjdę. Niech się nie spinają. Dwa kłady mają wszystko. Tutaj jest jeszcze taka ciężarówka tak jakby. Od naczepy od ciężarówki. I tu jest właśnie fajne te głośniki, tutaj czasem widziałem. Perki ktoś miał czy coś przy tych głośnikach. Fajnie to wyglądało, nie? Na tych głośniczkach. No tutaj jest jeszcze drugi głośnik. Też można muzykę z tego puszczać. Tu mamy tak jak w kinie. Skopiowane to jest kina właśnie, które ostatnio pokazywałem. Tutaj też by mogli w sumie puszczać filmy jakby chcieli. Ale nie puszczają oczywiście, nie? No i tutaj mamy... to się nazywa... Pudełka, pudła, boże. Ale nie ogarniam. No, te pudła coś tam trzymają, w nich to też fajnie wstawione w sumie. Tylko troszkę, tu powinny być w sumie te plantacje właśnie standardowe, marihuany, te, no,
Te szklarnie, to wszystko tutaj fajnie wyglądało, dużo bardzo tutaj tego było i super to wyglądało. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to ta misja, co wracaliśmy kamperem właśnie, nie żarnajem, tylko kamperem od tego ziomka, jak to wszystko się wypaliło, no wiecie, nie? I tutaj mamy minigana, to jest też ciekawostka, widzicie, minigun. Helipad cały, tak wygląda, całkiem spory. Aha, oczywiście, helikopterem można wylądować. Spoczko to wygląda. O, tu jest właśnie ten fajny obiekt, co teraz ostatnio wstawiają w różnych miejscach. Ten albo ten taki drugi, to miałem wybek jakiś taki widziałem właśnie. I w różnych domkach też taki jest. Tutaj można wjechać oczywiście motocyklem, nawet autem w sumie się umie. Tu nie jest większy problem. Po tym maluszkim to bym wjechał sobie postawił. Akurat nawet pod kolor by pasowało. No ale wiecie, nie? Tutaj gościu oczywiście się spina cały czas. Dobra. Nie będziemy już tutaj im przeszkadzać. Tak wygląda właśnie asy tutaj teraz aktualnie posiada, no ale tak wygląda ta baza. Ona jest czasem w różnym posiadaniu. Na górze widzicie właśnie tartak i tam obok tartaka będzie ta farma, którą ja będę posiadał w najbliższym czasie, także nie wiem, czy już w następnym odcinku, czy nie. Zobaczymy, jak to z tym wyjdzie. Także to myślę tyle. No i myślę, że to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Do zobaczenia następnym. Hej, cześć, siemano.